Thank you.
Za daleko okros, wypada zmienić ton. Sprawnie wymienić się tym, co prawdziwe i nie. Do końca! I pokażę cię, bardzo chcę się uciec od przeciętności, zostawiając fałszywy trop. A każde nowe zdanie zaczyna cię wyznania, że wzajemne względy. I pokażę cię, bardzo chcę się uciec od przeciętności, zostawiając fałszywy trop. A każde nowe zdanie to czynny dziś wyznania, że kłamie. Bo dziś wszyscy mają zielony sól.
Immobilizing. Dziękujemy. Krówko. Ale gorzka, kurwa gorzka. Nie, coś tam, ktoś dosypał chyba. To jest pierwszy taki przypadek, gdzie Rudy w końcu dostał. Znaczy, coś, niesie. Powiedział Rysy. Żartuję, kocham cię, już mi chyba to wchodzi, kocham cię. Kocham was wszystkich ogólnie. Kocham was, kurwa, kocham was! A! Spotkaliśmy się tu po to, żeby słuchać muzyki, a nie pić wodę. Thank you.
za kryzys. Jeden i ten sam i niepowtarzalny. Nie postarałem się teraz, żartowałem, ale teraz się poprawię. Fuck, miałem opisać SMS-y.
Cześć Waluś, Kraksa, Kryzys pisane razem. Tak jest, siemanko. Miło mi jest Cię gościć we Wrocławiu na festiwalu Fala, cyklu koncertów rejestrowanych, organizowanych przez Mobile Vikings i Concordia Design. Wygląda to wszystko fajnie, więc cieszę się, że tu jestem. Jesteś tu? Jestem wszędzie, gdzie są rogi i szatan, także... Mam nadzieję, że to, co Ci powiem, spodoba Ci się jeszcze bardziej. Jako prawdziwy wiking, przed spotkaniem z Tobą postanowiłem zasięgnąć opinii bogów. I wyruszyłem na krótką wyprawę, jak to wikingowie mają w zwyczaju, na której udało mi się zdobyć trochę specjalnych dla Ciebie w tej wyprawie pozyskanych fantów, które teraz Ci przekażę i mam nadzieję, że chwilę sobie o tym pogadamy. Nie bój się, nie będą to karty SIM od Mobile Vikings, bo my cenimy wolność wyboru i nikogo na pokład, na siłę nie wciągamy. Ale parę innych rzeczy. Zobaczymy, co ja tutaj mam. Zacznę od skarpetek. To jest taki prezent niechciany zawsze. Czy to są skarpetki? Chyba jednak nie. Czy możesz dokonać unboxingu? Jasne, oczywiście. Mogę tak robić, żeby wiesz. Szeleści. Co my tu mamy? O, szyjko! Na to nie padł. Rozwiń to. W drugą stronę. Mówiłeś o rogach, masz rogi. Co to jest za flaga? Gram tak dzisiaj. No AC/DC, od tego się wszystko zaczęło, nie? Który to jest rok? W sensie to, czy... No. Zaczęło. Steve Apple Leaf, 2002. Mogę tylko tą ręką, przepraszam, lewa ręka. No to jest koncert, od którego mój wujek zaraził mnie muzyką. Od którego się u mnie wzięła gitara i w ogóle, wiesz, wszystko, co się teraz dzieje. No więc fajnie, zaskoczyłeś mnie bardzo i wiesz, mimo że w opinii publicznej AC/DC ma różną opinię i wywołuje różne reakcje, to na pewno sobie gdzieś to powieszę w, wiesz, jakimś magicznym miejscu. Następna rzecz, też w temacie muzycznym, ale do czytania. Masz czas na czytanie w ogóle jeszcze, jak się kariera zaczęła? Próbuję go znaleźć, różnie bywa, ale staram się uruchamiać swój mózg, więc coś się znajdzie. Mam nadzieję, że to Ci się spodoba, bo to jest biały kruk, a w zasadzie czarny. Czarny kruk. Trafiasz z tymi prezentami bardzo celnie. No, to jest jedna z książek, na którą polowałem. Na aukcji, ustrzelona. Super, no jestem pod mega wrażeniem. Także może się dziś koncert opóźnić, bo ten Alex Rose ogląda fajerwerki, czytam kreskówki z garderoby, to ja może trochę poczytam. Robert Brylewski, dla ciebie postać ważna? No bardzo, wiesz, dzięki niemu jakoś się wygrzebuję z codzienności, nie? To jest człowiek, który... Mówił o tym, że to granie muzyki nie jest wcale najłatwiejszą sprawą. I teraz pomijając, wiesz, jakieś aspekty psychometafizyczne, to moje granie jakoś nie ma logicznego, powiedzmy, sensu, nie? Na razie. Jak to? Dzięki niemu, wiesz, mam zajawkę i lubię to robić. No wiesz, inwestujesz w sprzęt, swój warsztat, w swoją energię, wiesz, w płytę i tak dalej. I myślę, że wielu ludzi odpada już na tym etapie i nie robią czegoś dalej, bo kończy im się siła, kończą im się środki. A gdzieś u mnie było na tyle tej determinacji właśnie tego, wiesz, funkcjonowania w codzienności, odnajdywania się na nowo, że... W miarę fajnie to idzie i się coraz fajniejsze rzeczy dzieją. Trzymamy kciuki i rogi. Następna rzecz znowu będzie książką, czyli znowu trzeba trochę czasu na nią. Jestem ciekaw, czy coś ci mówi taka... O, to teraz mi mówi, bo jest do mnie przodem taka historia. Podróż autora. To ci trochę powiem o tym. Podróż autora, struktury mityczne dla scenarzystów i pisarzy. Facet, który to napisał, on wziął na warsztat taką Biblię, bohater o tysiącu twarzy, Campbella.
To był człowiek, który wszystkie możliwe mityczne, mitologiczne historie spróbował wziąć, zebrać do kupy i zorientował się, że wszystkie historie opowiadane we wszystkich religiach, we wszystkich podaniach, w plemionach i w dużych narodowych, jakby budujących całe mity narodowe historiach, zawsze struktura tego wygląda tak samo. Jest wyzwanie, bohater wkracza na ścieżkę przygody, dosyć szybko grzęźnie w jakimś mega bagnie, dosyć szybko jego siły okazują się niewystarczające, dosyć szybko przegrywa walkę z samym sobą, można tak powiedzieć, tak to wtedy wygląda, po czym po spotkaniu różnych ważnych postaci, żywych czy istniejących gdzieś w przeszłości, ale po spotkaniu historii tych postaci, jakby jego droga zaczyna się układać, zaczyna kształtować się w taki sposób, że jest to jakby właśnie jego własna historia, która staje się mitem założycielskim kolejnych historii. Takim przykładem pewnie jest Robert Brylewski, ale ja myślę, że ty jesteś takim bohaterem swojej historii, a ta książka jest napisana dla ludzi, którzy piszą scenariusze, opowiadają historię filmem. Nie bez powodu, bo wiem, że też filmowo jesteś mocno zajawiony. No, dziękuję za kolejny prezent ogólnie rzecz biorąc. No wiesz, filmy też mi układały codzienność, tak jak wywiady z Brylewskim, tak jak muzyka, tak jak książki. Jakoś jest to dla mnie, nie wiem, drogowskaz, czy kurczę, podglądanie innych, podglądanie błędów innych, podglądanie tych wszystkich decyzji życiowych. I chyba chciałbym sam jakieś swoje postawy życiowe kiedyś przekazać w jakimś filmie. Czy to się uda? Nie wiem, bo wiesz, dzisiejszy koncert może się nie udać, bo nie wiem, porazi mnie prąd i po prostu się nie uda. Jest wiele rzeczy, które stoją jeszcze po drodze, wiesz, które muszę zrobić, ale wydaje... Przepraszam, prąd stały, prąd zmienny, myślę, że działa na twoją korzyść, nie porazi cię. Tak, no ale wiesz, no wielkim moim takim marzeniem jest właśnie zamknąć jakiś tam potok myśli w film, bo jednak film chyba najmocniej działa w pewnych momentach na człowieka. Co mogę powiedzieć? No mam nadzieję, że ta książka też będzie jakimś takim dla mnie, wiesz, nowym obszarem, gdzie mogę zapakować swój mózg, bo od czasu napisania tej płyty nie używam pewnych paliw, więc ich mi brakuje i próbuję się też odnaleźć w takim świecie bez różnych rzeczy i wiesz, próbuję rozwijać swój mózg właśnie, czy to książką, czy to kurde myśleniem o tym wszystkim. To jest też dla mnie ważna książka. Naprawdę te historie wszystkie składają się w tą samą opowieść i każdy z nas po prostu mają trochę inną, mają indywidualną, ale wszyscy możemy jakby zobaczyć siebie w lustrach innych ludzi. Ja widzę siebie w twoich tekstach. No to mega się cieszę. No wiesz, kurczę, ogólnie świat, w którym żyjemy, to nam się wydaje, że żyjemy w jakimś świecie, bo ty możesz mieć inne wyobrażenia o świecie, ja mogę mieć inne. Wasze doświadczenia sprawiają, że macie wiele innych zdań na różne tematy. Także no, cieszę się, że te teksty trafiają, że możemy o tym gadać, że jakoś się, wiesz, solidaryzujemy albo spotykamy w jednym punkcie mentalnym. Nie wiem, czy to dla nas wszystkich dobrze, ale chyba fajniej posiedzieć w tym punkcie. Chyba nie ma wyjścia. Fajnie posiedzieć w tym punkcie z kimś niż samemu po prostu. Ostatnia rzecz. Jak już wspomniałem o tym, że każdy z nas jest bohaterem swojej historii i ty też jesteś nim, to oprócz bohatera jeszcze mam dla ciebie koszulkę lidera. Ja uwielbiam też kolarskie historie, ale będę miał uniform, patrz, Tour de France, żółta koszulka. No stąd też kraksa, wiesz, Waluś Kraksa Kryzys. W ogóle uważam, że kolarze to są super ludzie, kolarstwo to super sport.
lubię go oglądać i wiesz, nie ukrywam, że też to, co robię, robię dlatego, żeby zarabiać pieniądze i potem kupować sobie na przykład fajny rower, nie? I z takich, może dla kogoś błahych rzeczy, ale na tym jakoś osadzam swoje życie i myślę, że to jest jakaś droga. No i co, może się zobaczymy na trasie kiedyś. Mam nadzieję, trzymam kciuki. Dzięki. Dzięki również. Piona. Lewa piona.